za 15 lat będę grającym trenerem. Nikt mnie nie pokona, by popularnego Małysza, czyli Belak Ski Jump, szczególnie na skoczni Anglia. Drugą połowę poznałem w Augustowie na plaży. Jestem z siebie dumny, gdy wszystko idzie po mojej myśli i wygrywamy mecze. Po meczu lubię usiąść sobie na kanapie i obejrzeć jakiś dobry mecz. Najlepszy siatkarz, z którym grałem, Daniel Saczko. Osoba, którą chciałbym poznać, Vital Heinen. Czy lepiej czuję się w Lublinie czy we Wrześni? W obu miastach czuję się równie dobrze, ale czy w Lublinie czy we Wrześni będę mógł dopiero odpowiedzieć po zakończonym sezonie. Najmilsza pochwała od trenera. Ciężko powiedzieć, bo trener mnie nie chwali. Jak wakacje, to tylko wy w Augustowie. Gdzie jest lepsza odnowa i dlaczego jest to września? Tutaj to pytanie od kierownika Leszka. Leszku, niestety muszę przyznać, że lepsza odnowa jest w Lublinie, aczkolwiek września miała również swoje uroki, jeśli chodzi o piłka nożna czy piłka ręczna? Zdecydowanie piłka nożna. Dowcip z szatni, który mnie rozbawił do łez. Myślę, że wiele było takich dowcipów, ale tutaj Sławek Stolc króluje w dowcipach. Czy gruszki rosną na wierzbie? Pytanie tutaj od Asi. Asiu, to najtrudniejsze pytanie, jakie dostałem i myślę, że na dorodnej wierzbie to nawet nie tylko gruszki rosną. Za granicą kibicuję. Nie z siatkówki, ale z piłki nożnej Manchesterowi United. Najbardziej denerwuje mnie, gdy śpieszę się na trening, a muszę stać w korku. Muzyka, której słucham najchętniej? Najchętniej słucham muzyki, którą już znam i znam jej słowa, żeby móc je sobie nucić. Czy czuję zagrożenie w składzie? Nigdy nie czuję zagrożenia w składzie, bo rywalizacja nigdy nie jest zagrożeniem. Domówka czy impreza w klubie? Domówka. Gotowanie czy mycie naczyń? Mycie naczyń zdecydowanie. Ostatnio śnił mi się dziadek, który gratulował mi wygranego meczu z Rzeszy. Mam nadzieję, że to dobry znak. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku? Być może zbyt mocno obraziłem pana sędziego i dostałem czerwoną kartkę razem z żółtą i musiałem dokończyć seta na ławce kar. Przed meczem nie lubię, gdy coś nie idzie po mojej myśli, tak jak sobie zaplanowałem ten dzień. Książka czy film? Film. Ulubiona pora roku? Lato. Nie lubię, gdy rywal wygrywa ze mną i gdy nie mogę nic z tym zrobić. Najbardziej dziwna sytuacja podczas meczu? Zdecydowanie taka, w której libero zaatakował z drugiej linii i zdobył punkt. Hala, która zrobiła na mnie wrażenie? Ergo Arena. W Lublinie podoba mi się Rynek.